Kościół ociekający złotem, bogactwo księży i przepych w biskupich pałacach. Do tego drogie samochody i wystawne życie, służba, darmowy wikt i opierunek i zero. Zero jakiejkolwiek odpowiedzialności za cokolwiek. Taki obraz kościoła malowany jest od niepamiętnych czasów. Jest to obraz błędny, głupi, infantylny i bardzo często krzywdzący. No ale księża są tą grupą, którą można krzywdzić. Oczywiście nie jest też kolorowo. O tym będzie w dzisiejszym programie, ale co z tym zrobić? Co zrobić w ogóle z takimi sytuacjami i takimi opowieściami? Czy w ogóle da się coś z tym zrobić? I czy to wszystko, co powiedziałem na początku, a co większość ludzi myśli, to jest prawda? Ile głów, tylu doradców, ilu odważnych, tyle bitew i zażartych dyskusji, ile koncepcji, tyle będzie planów naprawczych, a efekty są bardziej niż opłakane. Kilka dni temu Komisja Episkopatu Polski wybrała nowego przewodniczącego. No i wybrała. Redaktor Mazurek w Kanale Zero wieszczy katastrofę, stawiając tezę, że Kościół w Polsce miał szansę na rewolucję, ale wybrał święty spokój, przez co i tak dojdzie do rewolucji. Ocenę tę uważam za całkowicie chybioną i nie dlatego, że na przewodniczącego konferencji wybrano tego, a nie innego biskupa akurat. To jest bez znaczenia, ale dlatego, że w tym skostniałym systemie ludzi, którzy nie rozumieją po ludzku, gdzie leży problem. Choćby wybrany został najświętszy z nich lub najnowocześniejszy, albo najmłodszy, czy też najbardziej przystojny, dojrzały, lub taki, który mógłby się poszczycić dyplomami najlepszych świeckich i katolickich uczelni, to i tak bez zrozumienia tego, czym jest Kościół i po co jest Kościół i dlaczego jest Kościół i jak bardzo różni się on od wszystkiego, co na ziemi zostało ustanowione, na lepsze i tak nic się nie zmieni. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Czuwaj katoliku. O Kościele, ideach i sprawach wiary. Witajcie, witajcie w niedzielę, pierwszy dzień tygodnia. Dziś o tym, dlaczego Kościół powinien ociekać złotem i drogocennymi kamieniami. No i dlaczego w tym zakresie redaktor Mazurek nie ma racji. Witajcie i czujcie się jak u siebie. Dziękuję wszystkim mecenasom za dotychczasowe wsparcie. Bez was to wszystko by się nie udało i nie byłbym w stanie własnymi siłami nieść tego wszystkiego, za co jak zwykle kłaniam się wam w pas. Jeżeli ktoś z państwa natomiast byłby zainteresowany dołączeniem do tego zaszczytnego grona mecenasów i wierzy w to, że to, co tutaj wspólnie robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, zapraszam do opisu tego filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę, bo bardzo lubimy kawę, poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia, które znajdziecie. Konto, PayPal i chyba coś jeszcze, ale teraz nie pamiętam. Tak czy inaczej, bez was tego programu po prostu by nie było. No to co? Zaczynamy. Dziś program o katolicyzmie. Taki klasyczny, nie o ideach, ale o tym, co każdy z nas, katolików, ma w sercu. Jeżeli ktoś z państwa nie jest wyznawcą katolicyzmu, nie jest chrześcijaninem w ogóle, nie wyłączajcie. Poznajcie nasz punkt widzenia. Nie taki słodki, cukierkowy, ale konkretny. Bo my lubimy mówić katolicy, konkretnie, po męsku. Chociaż czasem zapominamy. Zaczęło się od tego, że redaktor Mazurek opublikował swój komentarz na kanale Zero. Dotyczył on wyboru nowego przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski. To chyba pierwszy program o tego typu tematyce, który znalazł się w telewizji założonej przez Krzysztofa Stanowskiego. I żeby nie było, redaktor Mazurek dokonał w mojej ocenie prawdziwego, ogólnego opisu zastanej rzeczywistości. Żeby nie powiedzieć zastałej. Z diagnozą pana Mazurka w wielu miejscach się zgadzam. Natomiast nie odpowiadają mi metody leczenia. A skąd wiem, jak chciałby leczyć Kościół autor komentarza? Mówi o tym w jednym z fragmentów. My tu przecież żyjemy w świecie, gdzie noszą za nami te wszystkie piękne szaty, jakieś tam kapiące złote, ornaty, te całe wszystkie kolorowe ciuszki, które u wielu ludzi budzą już raczej politowanie. Politowanie. Większość ludzi to kretyni. Tak jest już zbudowany świat nie od wczoraj, ale od zawsze. Tak jak większość polityków to niekompetentni i średnio rozgarnięci troglodyci. Widzimy zresztą ich często w porannych rozmowach, na przykład w radiu RMF. I nie tylko porannych. Ci ludzie idą do polityki, bo w normalnym życiu nie byliby w stanie przetrwać nawet jednej doby.
Stwierdzenie tego oczywistego faktu w moim przekonaniu nie obraża. Większość ludzi to kretyni. W ogóle mówienie prawdy nie może być z definicji obraźliwe. Nie chciałbym, aby cokolwiek w Kościele było zmieniane ze względu na opinię ludzi, którzy chcą podejmować decyzje niepoparte niczym poza swoim przekonaniem. Politowanie. U kogo wzbudzają politowanie te całe wszystkie ciuszki, o których mówi pan redaktor, mając na myśli, rozumiem, szaty liturgiczne? Albo u ludzi, którzy nie są częścią Kościoła, więc ich zdanie Kościoła interesować nie powinno? Albo tych, którzy Kościoła nienawidzą, więc niech swoje dzieci instruują, co mają robić, a nie nas, katolików? No albo tych, którzy Kościół znają jedynie ze święcenia pokarmów w Wielką Sobotę? Większość katolików w Polsce to katolicy kulturowi. Czyli nie są oni katolikami, chociaż kulturowo z katolicyzmem się utożsamiają. Nie rozumieją oni, w czym uczestniczą, po co uczestniczą, a nawet co wyznają. Biorą udział w obrzędach i sakramentach, bo tak wypada, albo każą tym ludziom to robić. I właśnie ci sami ludzie najczęściej traktują naszą kościelną symbolikę, jak był to uprzejmy określić pan redaktor, politowaniem. Problem jednak w tym, że to nie nad Kościołem trzeba się litować. Że to nie Kościół potrzebuje zmiana, już na pewno nie z powodu opinii współczesnych ludzi, którym najwyraźniej żyje się tak dobrze, że z jego nauczania wybierają tylko to, co im pasuje lub to, z czym się aktualnie zgadzają. Skoro Kościół nie potrzebuje zmian, bo tak sądzę, to czego potrzebuje? Kościół potrzebuje powrotu. Powrotu do korzeni, a nie powielania błędów, które rozkładają go od ponad 70 lat. To, co zostało wówczas zapoczątkowane i rozwijane z taką pasją, to jest prawdziwą przyczyną tego, że letni nie chcą stać się gorący, gorący stają się letnimi, a zimni nie chcą się ogrzać. Kościół potrzebuje męskich decyzji. Kościół potrzebuje rozważnych ludzi, takich, którzy będą surowo rozprawiali się ze złem w jego strukturach. Kościół nie potrzebuje ludzi niemych i złych. Takich powinien wyrzucać ze swojego organizmu, jak organizm wyrzuca wirusy prowadzące do choroby. I tutaj muszę zahaczyć o kwestię pedofilii, bo do niej odnosił się głównie redaktor Mazurek. Każdy, komu władza świecka lub ta duchowa udowodni taki czyn, każdy, komu udowodni się krycie takich zachowań, milczenie na nie, powinien być definitywnie i natychmiast, po sprawiedliwym wyroku rzecz jasna, wyrzucany z Kościoła Świętego. Na zawsze. Ale nie jest też tak, jak sugerował redaktor Mazurek, że Kościół Święty ma teraz całą swoją działalność podporządkować walce z obrzydliwcami, takimi jak ten z Dąbrowy Górniczej, czy innymi zwyrodnialcami krzywdzącymi dzieci i dorosłych nawet ludzi. Kościół jest bowiem powołany przez Chrystusa do innych celów, a wśród biskupów, tak jak wśród apostołów znalazł się zdrajca, są również zdrajcy i tych zdrajców należy się pozbyć i należało się ich pozbyć dekady temu. Ale wtedy wybrano diabelską drogę korporacyjnej lojalności, czekając, że wszystko samo się rozwiąże. A co do tego progresu, który miałby wykonać Kościół? Ja wiem, i Państwo też, o jakie zmiany chodzi. O jakie zmiany chodzi tym wszystkim piewcom współczesności i liberalizacji dogmatów. I na te zmiany nie możemy się zgodzić. Ale coś więcej. Tak jak nie możemy akceptować ludzi, którzy zdają się być po drugiej stronie barykady, po naszej stronie barykady, i są obwieszeni wręcz świętymi obrazami, ale każdą konstruktywną krytykę działania Kościoła hierarchicznego traktują jako atak na Chrystusa. Spotkałem na swojej drodze trochę takich ludzi, nie było ich dużo, ale wystarczająco, aby zapadli oni w pamięć. To były osoby, które ze strachu i zwykłej intelektualnej słabości uciekali się do tego, żeby każdy drażliwy temat zamiatać pod dywan. Życzyli sobie, aby nie mówić o nich, o tych problemach i nie wskazywać rozwiązań. Spotkałem się kilka razy z atakiem, również w komentarzach, że mówiąc o pedofilii w Kościele, mówiąc o braku rozwiązań, mówiąc o tym, że hierarchia jest słaba, mówiono, że jestem wrogiem Kościoła. To wy jesteście wrogami. Tacy właśnie ludzie, którzy usypiają czujność. Ale tak czy inaczej, takie zachowania w moim przekonaniu to jest jeszcze większy rak, jeszcze większa gangrena, bo takie zachowanie rozkłada i infekuje każdy zdrowy organizm, nawet ten silny, od środka, a często o tym nie wiemy. Kolejny argument. Bo świat się zmienia. Świat się nie zmienia. Świat w kontekście rywalizacji dobra ze złem był zawsze taki sam. Zmieniają się metody walki świata z Kościołem. Zmieniają się formy działania, zmienia się tempo postępującej dechrystianizacji.
chociaż sam wolę nie używać w tym przypadku haseł, ale rzeczy nazywać wprost po imieniu. Dechrystianizacji, czyli wyrzucania Chrystusa z życia ludzi, z działalności społecznej, politycznej, tej, która dotyka naszych prywatnych problemów. I często abdykują tutaj również ci, którzy zostali powołani do tego, aby Chrystusa głosić. Kościół nie musi wymyślać, jak chcieliby niektórzy, odpowiedzi na propozycje współczesnego świata, a słyszymy o tym cały czas. Co Kościół powinien by zrobić? Co Kościół powinien by wymyślić? Jaką strategię napisać? Wrócić. Wrócić do korzeni i skorzystać z tego, co Kościół ma w swoim zasobniku. Kościół, który na swych obrzeżach rozmywa się i łączy z tym, co za murami, ulega pokusie. Dlaczego? Bo składa się z ludzi. Nie wiem, czy wiecie, ale nawet papież korzysta z toalet. Biskupi odczuwają głód i pragnienie. I teraz te ciuszki. Papież i masa popierających go biskupów chcą kościoła ubogiego. Co to oznacza? Co to oznacza ubogiego? Bo ja mam dosyć tych sloganów. Mężczyzna musi mówić wprost, o co mu chodzi. Ubogiego, że niby nasi pasterze mają teraz jeździć furmankami? Mieszkać w bloku? Co to znaczy ubogiego? Papież też ma mieszkać w bloku? Razem z ludźmi? Bo tak rozumieją to, jak widać, wierni, że ubogi to ten, w którym kościoły nie ociekają złotem. Dla mnie każdy z tych piewców kościelnej biedoty i ubóstwa może codziennie jeść suchy chleb i chodzić po wodę z rzeki do picia. Bo ołtarz i msza to najwspanialsza rzecz i sprawa na świecie. Bo na tym ołtarzu ofiaruje się za nas i za wielu Bóg. I wiecie, do czego doprowadziło to gadanie o tej biedocie? Że w 80% kościołów na świecie paschały są wykonane z plastikowej tuby. A podczas modlitwy, kiedy paschał się święci, jest powiedziane wprost: Panie, pobłogosław ten dar pszczelego roju. A nie rafinerii, która wyprodukowała tę ropę, z której powstał ten polietylen i z tego polietylenu za pomocą gazu dało się wyekstraktować odpowiednie stężenie, odpowiednią dawkę tego, co nazywamy później plastikiem. Więc to wszystko doprowadza do jakichś absurdów. Do tego stopnia, że na ołtarzu zamiast świec woskowych, które powinny być, stawia się świece plastikowe i leje do środka olej. I o to chodzi w tej biedocie? Żeby kapłani chodzili w ornatach z plastiku? Żeby ubierali się do ołtarza w rzeczy po 500 zł? Gdzie za chwilę umrze sam Pan Jezus. Na ołtarzu ofiaruje się za nas i za wielu Bóg. Bo msza to rzeczywistość transcendentna. Bo msza to przedsionek raju. Bo w każdej mszy udział biorą wszystkie trzy płaszczyzny. Płaszczyzny katolickiej rzeczywistości. Nie myślmy, że my jesteśmy sami. Że Kościół tworzymy tutaj, na ziemi. Nie. Kościół to jest niebo, czyściec i ziemia. Poczytajcie opis nieba w Apokalipsie świętego Jana. Przeczytajcie ewangeliczny opis przemienienia na górze. Albo posłuchajcie 12 rozdziału Janowej Ewangelii. Na 6 dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. Urządzono tam dla niego ucztę. Marta usługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z nim przy stole. Maria zaś wzięła funt szlachetnego, drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi stopy, a włosami swymi je otarła. A dom napełnił się wonią olejku. Na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z jego uczniów, ten, który miał go wydać. Czemu to nie sprzedano tego olejku za 300 denarów i nie rozdano ich ubogim? Powiedział zaś to nie dlatego, że dbał o biednych, ale ponieważ był złodziejem i mając trzos, wykradał to, co składano. Na to rzekł Jezus. Zostaw ją. Przechowała to, aby mnie namaścić na dzień mojego pogrzebu. Bo ubogich zawsze macie u siebie. Mnie zaś nie zawsze macie. Dziś w kościele jest zupełnie odwrotnie. Nie ma przepychu. Jest coraz więcej tandety i szpetoty. Pan redaktor się myli. Nie jeden biskup pije do kolacji wodę czy wino z kieliszków droższych i wykonanych z lepszego materiału niż kielich, w którym konsekruje krew pańską. Nie jeden kapłan ma na sobie droższe i lepiej szyte ubrania niż warta jest alba i ornat z plastiku, który zakładają i idą w nim do ołtarza. Zobaczcie, jakie są tego ceny. W dawnych czasach, jak kupujemy do mszy tradycyjnych, czy to w bractwie, czy na indulcie, dobry ornat musi kosztować kilka tysięcy złotych, 4, 6, 10 i w górę, w zależności
jak wspólnotę stać, ale zawsze jest ciężki i szyty dobrymi nićmi, dobrego materiału i z elementami złota lub nawet szlachetnych kamieni. A te dzisiejsze szmatki za 500-600 zł. Nie jeden ksiądz i biskup lepiej mieszka i przy wykwintniejszym siedzi stole, niż w jego parafii wygląda stół ołtarzowy. Wszystko stanęło na głowie. A że pojawił się nowy przewodniczący episkopatu i pan redaktor twierdzi, że nic się nie zmieni. To prawda, nic się nie zmieni, ale nie z tych powodów, o których mówi Robert Mazurek. Nie ma znaczenia, kto będzie przewodniczącym konferencji Episkopatu Polski. Nie ma to znaczenia z co najmniej dwóch powodów. Pierwszy z nich najmocniejszy. Współcześni biskupi, nie powiem, że wszyscy, ale większość z nich, reprezentują tę samą linię. Jest to linia Kościoła stworzonego po Soborze Watykańskim II. Jest to Kościół dialogujący, a nie nauczający. Jest to Kościół, który wycofuje się z przestrzeni przypisanych mu przez Chrystusa, będący w defensywie, gdy trzeba walczyć. Kościół reprezentujący swoje stanowisko w sprawach najistotniejszych z nadmierną łagodnością podchodzi do różnych spraw. Kościół, który nie występuje przeciwko światu, ale próbuje znaleźć w nim swoje miejsce, czego robić mu nie wolno. Kościół, który jest silny wobec słabych, a słaby i tchórzliwy wobec silnych, w tym również wobec władzy. I to jest największy problem. Często stwarzają oni wrażenie, że Kościół rozpoczął się na Janie Pawle II i że ten sam Kościół od Jana Pawła II zaczął swoje nauczanie. I teraz powód drugi, dlaczego nic się nie zmieni. Dlatego, że przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski nie ma żadnego umocowania i władzy nad poszczególnymi biskupami. I dobrze, bo Kościół jest hierarchiczny, a nie demokratyczny. Konferencja Episkopatu Polski nie może nadawać też żadnych kierunków działania poszczególnym biskupom, ponieważ mają oni swoje jurydyki. Tylko papież jest zdolny do tego, aby odwołać danego biskupa lub go powołać. No, chyba że chodzi o Bractwo Świętego Piusa X, bo tam doszło do trochę innej sytuacji, ale również w powoływaniu się na prawo kanoniczne, choć nie wszyscy to uznają. Tymczasem, żeby była jasność, bractwo jest wewnętrzną sprawą Kościoła, tak uważa Kościół oraz sam papież. Niezależność biskupa opiera się na kilku fundamentalnych zasadach teologicznych i kanonicznych. W Kościele katolickim ostatni sobór w konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium podkreślił i potwierdził, że biskupi poprzez sakrament święceń otrzymują pełnię kapłaństwa i są ustanowieni jako prawdziwi i autentyczni nauczyciele wiary, kapłani kultu i przewodnicy wspólnoty. Z kolei kodeks prawa kanonicznego z 1983 roku również odnosi się do niezależności biskupa, w szczególności jeżeli chodzi o kanony dotyczące jego władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej w jego diecezji. Biskup ma prawo do wydawania zarządzeń i dekretów, jak również do sądzenia spraw kanonicznych w obrębie swojej diecezji. I żaden przewodniczący nie ma wpływu na podejmowane przez niego decyzje. I nawet gdyby na czele episkopatu stanął upragniony przez Roberta Mazurka ksiądz arcybiskup Polak, nic by się nie zmieniło. Bo tam jest po prostu, powiem to wprost i brutalnie, zbyt mało mężczyzn. I teraz o samym panu Robercie. Pan Robert Mazurek co jakiś czas publicznie deklaruje swoją przynależność do Kościoła katolickiego, co bardzo szanuję i z czego się cieszę. Nie robi tego ostentacyjnie i powiedziałbym, że w tych deklaracjach wyraża znany mi od dawna pogląd o instytucji, którą w tradycji zwykliśmy nazywać matką. Nie jest to pogląd odosobniony. Niestety. Nie znam na tyle człowieka, aby na podstawie tych nielicznych wypowiedzi wyciągać jakąś średnią. Zresztą czemu miałbym niby to robić? Czemu miałbym się zajmować zamykaniem redaktora Mazurka w jakichś ramach? To nie moja rola. Mogę natomiast dokonać oceny konkretnych wypowiedzi i uwag, na które zdobył się, czy też pokusił się on w swoim programie. Uważam, że mamy dwa różne podejścia i dwie odmienne wrażliwości na kilka tematów, które osobiście traktuję jako bardzo ważne i istotne, a pan Mazurek najwyraźniej za zbędne lub przynajmniej niegodne dłuższej rozprawy. Zgadzam się, że Kościół musi być otwarty, bo jest powszechny, eklezja katolika, ale powinien wyraźnie od świata się odznaczać, ponieważ jest rzeczywistością, która najmniej do świata należy. Skąd ten wniosek? Skąd wniosek, że najmniej? Bo Kościół rozciąga się na trzech płaszczyznach. I świat żywych, to może być dla niektórych zaskoczenie, należy do tej najmniej licznej, najmniejszej. Kościół to zbawieni w niebie, cierpiący w czyśćcu i walczący na ziemi. Te wszystkie rzeczywistości przenikają się, rzecz jasna, i nie można mówić o Kościele, odłączając choćby jedną z nich.
Wierzę w świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Kościół odstaje od świata. I słusznie, bo świat musi mieć gdzieś schronienie, kiedy już w tym szaleństwie się pogubi. Rozumiecie? Kiedy będzie potrzebował wyjść z tego niewyobrażalnego zgiełku. Nie ma stanów pośrednich w katolicyzmie. Nie można być katolikiem i zgadzać się na aborcję, uważać za dobre mieszanie dzieciakom w głowach, wskazując przy tym, że mogą sobie wybrać jedną z 200 obecnie tożsamości wbrew biologii i naturze. Nie można być katolikiem, negując papiestwo, jakiekolwiek by ono nie było. Natomiast każdy katolik, i ten oczytany, i ten z mniejszą wiedzą, i ten ze wsi i z miasta, i ten grzeczny i ułożony, i ten, który znany jest z ciętego języka, ten, który w biskupie chce widzieć luzaka w krótkich spodenkach, jak i ten, który uważa, że godność urzędu nakłada na człowieka jakieś obowiązki, pewną dyscyplinę. Każdy z nich należy do jednego zbioru. Ma jedną cechę wspólną. Ja i ty. Redaktor Mazurek również. Wszyscy jesteśmy grzesznikami. Ale żadnemu z nas, od papieża przez biskupa, aż po pył marny, jakim jest gość mówiący do was teraz z tego okienka, na którym mnie oglądacie, nie wolno uważać, że ze względu na zmieniającą się rzeczywistość tworzoną przez chyba najsłabsze pokolenia w dziejach świata, możemy zmienić nauczanie Kościoła i jego doktrynę opartą na tradycję, Piśmie Świętym i Magisterium, bo te trzy składniki wchodzą w skład tego, w co wierzymy. Tradycja, Magisterium Kościoła oraz Pismo Święte. A skoro w najważniejszej sprawie, jaką jest Msza Święta, ma nie być ciuszków, ma nie być bogactwa i dostojeństwa, to dlaczego jest ono wszędzie indziej? Czy w redakcjach, w których pracują dziennikarze, goście są sadzani na podłodze? Czy jak prosimy przyjaciół do domu, to nie wyciągamy najlepszej zastawy? Dlaczego więc Kościół w mszy nie miałby oddawać wszystkiego, co dla człowieka stanowi wartość najwyższą? Stąd złote naczynia, bogate zdobienia i przepych, bo chodzi o Boga. I mamy z tego zrezygnować, ze względu na Boga przecież, mamy z tego zrezygnować, bo ktoś uważa, że to jest śmieszne? I co z tego, że jest śmieszne? Głupcy zawsze uważają, że sprawy poważne są śmieszne. Sprawisz szaty święte Aaronowi, bratu twemu ku czci i ozdobie. Księga Wyjścia, 28, werset 2. To powiedział Bóg do Mojżesza. A dziś tak łatwo pod naciskiem świata kapłani i episkopat mają rezygnować z tego, co należne urzędowi i przede wszystkim, co należne Bogu? O zakład idę, że jest cała masa nowych księży, którzy nie znają modlitw, które zawsze towarzyszyły przy zakładaniu szat do mszy świętej. O zakład idę, że nie korzystają z wielu tych szat, niszcząc przez to tradycję, a później w kazaniach pełnych energii opowiadają, jak to ważna jest tradycja, zarówno ta kościelna, jak i ta polska. Z tym, że dla wielu z nich tradycja rozpoczyna się w latach 60. i trwa do dzisiaj. Nie było nic wcześniej. Czy katolicy świeccy wiedzą dziś o tej wielkiej symbolice ubioru, który ma budzić politowanie u tak zwanych wielu? Przygotowując się do celebrowania Eucharystii, kapłan najpierw zakładał humerał, znany również jako amiktus. Jest to biała, prostokątna chusta, która przykrywa jego szyję i ramiona. W ten sposób, że ma być nie widać spodniej koloratki. Dlaczego? Żeby ukryć wszelkie znamiona codziennego stroju. A tak się składa, że ta koloratka sutanna to jest codzienny strój, kapłański. Oczywiście nie u wszystkich kapłanów, bo są tacy, którzy lubią wtapiać się w tłum. Zanim jednak humerał zostanie umieszczony, powiedziałbym, na ramionach, kapłan lekko dotyka nim swojej głowy, co jest gestem nawiązującym do dawnej praktyki zasłaniania głowy humerałem. I w trakcie zakładania tej szaty kapłan wypowiada modlitwę. Włóż, Panie, na głowę moją przyłbicę zbawienia dla odparcia napaści szatańskich. Jest to chwila wyrażająca skupienie kapłańskie, pewną powściągliwość, a także symbolizuje duchowy hełm, mający chronić go przed pokusami diabła. Czytamy to w pierwszym rozdziale listu do Tesaloniczan oraz w szóstym rozdziale listu do Efezjan. Stąd się to bierze. Humerał przypomina również chustę, którą nałożono Jezusowi na oczy, kiedy szydzono z niego przed Sanhedrynem. I z tego dzisiaj rezygnują kapłani. Jak wielu z was, kapłani, którzy to oglądacie, zakładacie humerał. Kolejną szatą, którą kapłan przywdziewa przed mszą świętą, jest alba, czyli długa biała tunika sięgająca aż do kostek. Alba ma znaczenie symboliczne i podkreśla ten symbol modlitwa, którą kapłan odmawia podczas jej zakładania.
Wybiel mnie, Panie, i oczyść serce moje, abym obmył je we krwi baranka. Cieszył się radością na wieki. Alba symbolizuje czystość duszy, z którą kapłan powinien przystępować do ołtarza, a jej długość przypomina o konieczności wytrwania w dobrych uczynkach aż do końca. Rozumiecie, ile tu jest symboliki? Ta szata nawiązuje również do długiej szaty, którą ze zniewagą przyodział Chrystusa Herod. Kapłan otacza swoją albę długim pasem z frędzlami, który, te frędze są na końcu, rzecz jasna. I ten sznurek, ten pas nazywany jest cingulum. Po łacinie oznacza właśnie pasek. Ten element liturgicznego ubioru jest znakiem odmowy sobie przez kapłana wielu rzeczy, umartwienia ciała, a także opanowania pożądliwości. Tak, tych pożądliwości, które każdy mężczyzna ma na dole, bo mężczyzna bywa również kapłanem. I każdy kapłan jest mężczyzną. Nawiązuje on również do zachęty Chrystusa skierowanej do apostołów, aby mieć biodra przepasane. Modlitwa wypowiadana w trakcie zakładania cingulum brzmi: przepasz mnie, Panie, pasem czystości i zgaś we mnie ogień pożądliwości, aby królowała we mnie cnota wstrzemięźliwości i czystość. Pasek ten przypomina o rzemieniach, którymi Jezus został przywiązany do słupa podczas biczowania, oraz o biczach, którymi został chłostany na polecenie Piłata. To są właśnie te frędzle. Nie chodzi o ozdobę, tylko żeby przypominały te elementy bicza. Na swoje lewe przedramię kapłan w tradycyjnej mszy, i zawsze tak było, do lat 70., kapłan zakładał manipularz wykonany z tego samego materiału, co ornat i stuła. Początkowo oprócz bycia symbolem urzędu miał on także praktyczne zastosowanie jako środek do wycierania potu z czoła. Znaczenie manipularza podkreśla modlitwa odmawiana podczas jego zakładania, a brzmi ona: spraw, Panie, abym zasłużył przynieść Ci plon moich łez i cierpień, abym z radością mógł przyjąć nagrodę za moje trudy. Manipularz symbolizuje gotowość do podjęcia wysiłku związanego z życiem i posługą w imię Boga. Jest to także szczególna szata subdiakona, do którego podczas święceń biskup mówi: przyjmij manipularz, który wyobraża owoce dobrych uczynków. A według świętego Tomasza z Akwinu manipularz przypomina liny, którymi przywiązano Zbawiciela podczas pojmowania w Ogrójcu i prowadzenia na Golgotę, stanowiąc symbol poświęcenia kapłana na służbę Bogu i zbawienia dusz. I z tego mamy rezygnować, bo jakaś grupa głupców uważa, że to jest śmieszne? To grupa głupców ma decydować, jaki jest Kościół? Następną szatą, którą kapłan przywdziewa, jest stuła, znana po łacinie jako stola. Przedstawia sobą długą tasiemkę, wykonaną z takiego samego materiału, co ornat i manipularz. Stuła służy jako odznaka dla duchownych otrzymujących wyższe święcenia, to jest dla diakona, księdza i biskupa. Diakon nosi stułę przewieszoną ukośnie, od lewego ramienia do prawego boku, a ksiądz krzyżuje ją na piersiach, zaś biskup nosi ją luźno zwisającą. I dzisiaj szaleństwo. Kapłan powinien stułę zawiązywać na krzyż i przymocowywać ją za pomocą cingulum. Natomiast biskup ma prawo nosić ją w ten oto sposób. Dziś kapłani robią jak chcą. Stuła symbolizuje godność, majestat oraz autorytet płynący z posługi kapłańskiej, a także jest wyrazem jarzma Chrystusowego. W trakcie święceń kapłańskich biskup zakładający stułę na nowego księdza przypomina mu: przyjmij jarzmo Pana, bo jego jarzmo jest słodkie, a jego brzemię lekkie. Natomiast w chwili zakładania stuły przed mszą świętą i też w ogóle powinno się tak odbywać, kapłan wypowiada modlitwę: zwróć mi, Panie, szatę nieśmiertelności, którą utraciłem przez upadek pierwszego rodzica, aż iż niegodny zbliżam się do Twych tajemnic świętych, niech jednak zasłużę na radość wiekuistą. Stuła również przypomina o krzyżu, ciężkim jarzmie, które Chrystus wziął na siebie dla naszego zbawienia. I ostatnia szata, która budzi politowanie, to jest szata, którą kapłan zakłada na mszę świętą. Jest nią ornat, znany także jako planeta lub kazula. To zewnętrzna szata, często zdobiona w wyjątkowy sposób, używana wyłącznie podczas celebracji Eucharystii, pochodzi z rzymskiego płaszcza i pierwotnie okrywała kapłana całkowicie, co wyjaśnia jego łacińską nazwę, kazula, oznaczającą mały dom. Dla większej swobody ruchów z czasem skrócono jego brzegi, co doprowadziło do powstania formy gotyckiej, zwanej ornatem skrzypcowym. Symbolika ornatu wyrażona jest w modlitwie, którą biskup odmawia podczas święceń kapłańskich.
przyjmij szatę kapłańską, która symbolizuje miłość. Wielki jest bowiem Bóg, by rozmnażać w tobie miłość i doskonałość czynów. Ornat, który zakrywa wszystkie inne szaty, wykonany jest najczęściej z cennych materiałów i jest bogato zdobiony, bo to jest właśnie porównanie do miłości. A kapłani dzisiaj noszą na sobie, jak wspomniałem, szmatki. Ile miłości, tyle bogactwa, prawda? Kapłan, przywdziewając ornat przed mszą świętą, powinien się modlić. Panie, któryś rzekł, jarzmo moje jest słodkie, a brzemię lekkie, spraw, abym ja tak nosić umiał ten ornat i zasłużył na łaskę Twoją. Abyśmy wszyscy zasłużyli, proszę Państwa, wbrew światu, czego życzę również nowemu przewodniczącemu Episkopatu Polski. Długi ten dzisiejszy program, dlatego był wyemitowany późno. Dziękuję wszystkim mecenasom za to, że nas wspieracie. Pamiętajcie o tym, że bez Was to wszystko by nie mogło się odbywać, a ja nie byłbym w stanie własnymi siłami i środkami nieść tego wszystkiego, za co jak zwykle Państwu kłaniam się w pas. Jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany i niezmęczony tym programem, zachęcam do wejścia w pierwszy komentarz i opis tego filmu. Tam znajdziecie wszystkie informacje o tym, jak nam pomóc, nam i całemu zespołowi, żeby kanał Marek Miśko-Czuwaj się rozwijał. Tymczasem zapraszam jeszcze na ostatni element naszego programu, a jest nim jak zwykle na odchodne w niedzielę. A problem jest właśnie zupełnie inny, niż był to uprzejmy wyartykułować redaktor Mazurek. Kościół złotem przestał opływać. Przestał opływać w tych miejscach, w których należałoby dodać jeszcze kilka pereł. Problem więc tkwi, jak rzekłem, w zupełnie czymś innym. W tym, że wielu księży i grobi skupów zapomniało o tym, kim są, że cały szacunek, który winniśmy im okazywać, jest im samym najmniej należny. Katolik poza szacunkiem do drugiego człowieka, który jest oczywiście jednym z chrystusowych nakazów i niepodważalnym elementem chrześcijaństwa, oddaje też w sposób publiczny i jawny szacunek do urzędu nauczycielskiego Kościoła. A za tym urzędem stoją powołani do tego celu w ramach sukcesji apostolskiej biskupi i kapłani, czyli episkopat i klery. Wszystko stanęło na głowie. Natomiast zostawię Was z tym obrazem Petera Bruegela. Walka postu z karnawałem. I tekstem Jacka Kaczmarskiego pod tym samym tytułem. Bo dzieje się na świecie dokładnie to samo. To samo, co widać na tym obrazku. Zresztą nie od dzisiaj. Dzieje się to od zawsze. Nie żyjemy w żadnych wyjątkowych czasach. A już na pewno ostatecznych. Bo czasy ostateczne rozpoczęły się 2000 lat temu. Z przyjściem Chrystusa. Tymczasem dziękuję za Wasz poświęcony czas. Jest on dla mnie najcenniejszy. Niecodzienne zbiegowisko na śródmiejskim rynku, w oknach, bramach i przy studni, w kościele i w szynku, straganiarzy, zakonników, błaznów i karzełków, roi się pstrokatem rowie, roi się wśród zgiełku. Praca stała się zabawą, a zabawa pracą, toczą się po ziemi kości, z kart się sypią wióry. Nic nie znaczy ten, co nie gra, ci, co grają, tracą, ale nie odróżni w ciżbie, który z nich jest który. W drzwiach świątyni na serwecie krzyże po 3 grosze. Rozgrzeszeni wysypują się bocznymi drzwiami. Klęczą jałmużnicy w prochu pomiędzy mnichami. Nie odróżnić, który święty, a który świętoszek. Oszalało miasto całe. Nie wie starzec, ni wyrostek. Czy to post jest karnawałem? Czy karnawał postem? Dosiadł z 100-litrowej beczki kapral kawalarzy. Kałdum tarczą, hełmem rechot na rozlanej twarzy. Zatknął na swej kopii upieczony łeb prosięcia. Będzie żarcie, będzie picie, będzie łup do wzięcia. Przeciw niemu tron drewniany, zaprzężony w księży, a na tronie wychudzony tkwi apostoł postu. Już przeprasza Pana Boga za to, że zwycięży, a do ręki zamiast kopii wziął piotrowe wiosło. Prześcigają się stronnicy w hasłach i modlitwach. Minstrel śpiewa, jak to stanął brat przeciwko bratu. W przepełnionej karczmie gawieć czeka rezultatu. Dziecko macha chorągiewką. Będzie wielka bitwa. Oszalało miasto całe.
Nie wie starzec, ni wyrostek, czy to post jest karnawałem, czy karnawał postem. Siedzę w oknie, patrząc z góry, cały świat mam w oku. Widzę, co kto kradnie, gubi, czego szuka w tłoku. Zmierzchem pójdę do kościoła, wyspowiadam grzeszki. Nocą przejdę się po rynku i pozbieram resztki. Z nich karnawałowo postną ucztą, jak się patrzy, uraduje bliski sercu ludek wasz, żebraczy. Żeby w waszym towarzystwie pojąć prawdę całą, dusza moja pragnie postu. Ciało karnawału.